Jakie cechy powinien mieć dobry sygnalizator brani? Spodziewam się podobnych odpowiedzi. Musi mieć świetną elektronikę, dużo opcji, wykonany powinien być z bardzo dobrych materiałów, a przy tym wszystkim świetnie wyglądać. To wszystko? Niekoniecznie. Cena to jedno z podstawowych kryterium. A gdyby połączyć dobre wzorce z dobrą ceną? Dziś właśnie o takich propozycjach. Zestawy sygnalizatorów w brani firmy Krystal. Kto z Was szperał po Allegro, na pewno natknął się na te produkty. My dziś pokażemy dwa z nich bliżej. To dwa zestawy kompaktowych sygnalizatorów, zawierające w sobie wiele praktycznych rozwiązań oferowanych obecnie na rynku. Mamy dwa zestawy. Zestaw pierwszy, czyli FR698 oraz zestaw drugi, czyli RF1118. Oba zestawy różnią się od siebie, ale mają też wiele cech wspólnych. I właśnie od tego zaczniemy. Na początek parę słów o ich funkcjonalności. Sygnalizatory tradycyjnie posiadają regulację głośności, wysokości tonów oraz czułości w 5 stopniach. Dzięki czemu każdy sam może ustawić parametry według swoich potrzeb. Oba zestawy sygnalizatorów są wodoodporne i zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Materiał, z jakiego zostały wykonane, to tworzywo ABS, pokryte tzw. aksamitną gumą. W obu zestawach wybierać możemy w 8-stopniowej skali regulacji głośności, tonów . Włączyć możemy także tryb wibracji, ale również możemy włączyć tak zwany tryb cichy. Dokładnie te same ustawienia znajdziemy w drugiej centralce. Oczywiście dzięki znormalizowanemu gwintowi sygnalizatory wkręcimy praktycznie we wszystkie dostępne na rynku rodpody czy tripody. Zarówno zestaw pierwszy i zestaw drugi wyposażony jest w centralkę, która komunikuje się z sygnalizatorem 1:1 i informuje o braniu. Jej zasięg to od 100 metrów nawet do 300 metrów przy sprzyjających warunkach pogodowych oraz ukształtowaniu terenu. Obydwa zestawy wyposażone są w wyjście umożliwiające podłączenie świecących swingerów. No dobrze, wiemy już prawie wszystko o tym, co łączy te dwa zestawy, to teraz porozmawiajmy o różnicach. W pierwszym zestawie o ewentualnym braniu informuje nas dźwięk i światło. Sygnalizacja działa w dwie strony, od brzegu i do brzegu. Sygnalizator odróżnia typ brania dwoma innymi dźwiękami i świecącą diodą, lecz dioda świeci w jednym kolorze, jak w przypadku zestawu numer 2. Do każdego z sygnalizatorów przypisane są kolory. W trakcie brania na centralce wyświetla się kolor sygnalizatora, na którym nastąpiło branie, a pamięć brania działa jeszcze przez 15 sekund. W tym zestawie możemy włączyć na stałe podświetlenie rolki i diod, czyli tak zwane podświetlenie nocne. Sygnalizatory oraz centralka w tym zestawie zasilane są małymi paluszkami. Posiadają także wkręcane snaggersy. W drugim zestawie snaggersów nie ma, ale jest za to system antykradzieżowy. W drugim zestawie natomiast prawa dioda na sygnalizatorze informuje nas o kierunku brania od brzegu lub do brzegu. W zależności w którą stronę świeci się albo zielona, albo czerwona dioda, zmienia się także również dźwięk i w centralce, i na sygnalizatorze. Dodatkowo, jeśli branie mamy do brzegu, mruga dioda przez 15 sekund. Choć ja nie mam takich doświadczeń, to często słyszę, że gdzieś komuś z rodpoda zniknęły wędki. Dlatego dzisiaj w zestawach sygnalizatorów system antykradzieżowy jest bardzo wskazany. Ma go i prezentowany zestaw. Podczas włączonego alarmu po podniesieniu wędziska z sygnalizatora zarówno sygnalizator, jak i centralka wydają głośny dźwięk alarmowy.
Są też zewnętrzne różnice w budowie centralek. Nieco przekornie, ta mniejsza ma 6 diod, większa 5. Ten zestaw możemy rozbudować o dwa dodatkowe sygnalizatory. Dźwięki, jakie przypisujemy i tony, nadajemy z sygnalizatora, czyli to, co ustawimy tutaj, będzie również odzwierciedlało się na centralce. Centralka w tym zestawie zasilana jest bateriami AAA, ale już sygnalizatory bateriami 9V. Ten zestaw umożliwia nam również zmianę koloru każdego sygnalizatora. Uzyskamy to po jednoczesnym wciśnięciu przycisków V plus T. Do wyboru mamy aż 6 kolorów, które są również odzwierciedlone na centralce. Możemy także regulować w dwóch zakresach jasność diody rolki sygnalizatora przyciskiem ON-OFF. W niedługim czasie na rynku pojawi się nowy model tych sygnalizatorów RF1118 z wbudowanym modułem Bluetooth, za pomocą którego sygnalizatory będzie można połączyć z systemem Android lub iOS. W skrócie mówiąc, na tablecie lub komórce będzie można zobaczyć branie. Sygnalizatory Crystal mają naprawdę niezły design i mogą się, myślę, spodobać nawet tym najbardziej wymagającym wędkarzom. Ale spodoba się i także cena, bowiem zestaw 4 plus 1 dostaniecie już w przedziale od 300 do 390 zł. Biorąc pod uwagę jakość wykonania i elektronika, która jest w nich schowana, to jest naprawdę niezła propozycja. Oba zestawy kupujecie w poręcznym, ochronnym, utwardzonym, wypełnionym pianką futerale z załączoną polską instrukcją. Naprawdę trudno jest się tutaj do czegoś przyczepić.